Muchas noches. W poprzednim odcinku widzieliście grubego na zakupach. Żeby nie było, że bambuko robię, patrzcie, tutaj się moje łachmyty piorą. Ja tu mam świeży taki dresik, koszuleczka, umyłem się, żeby nie było, że was wściemy. Robimy w poprzednim odcinku. Przywitaj się, stara. Ją młoda wczoraj się najadła na jecznicy. I tam jest taka haszkomora, że normalnie jest bluh, bluh, bluh. A tutaj moje zakupy, co jak to wygląda, o, fitila, fofą, woda, takie o, gospodarstwo. Będziemy dezynfekować, będę sobie to przecierał, wiecie, strzeżonego, strzeżę. Nawet mój ojciec, co on zawsze tak, nie, go tam nikt nie rusza. Zostaw zakupy na dworzu, wziął sobie spirytusik, wziął sobie szmatkę, ale zgadnijcie, co najpierw wziął, zdezynfekował. 0,7 zgłoś się. Znaczy dokładnie dwie pół litrówki żybrówki. Pierwsza dezynfekcja. No tego, kurde, może, ale wiesz, no tu nie chcę tak, żeby jeździł, nie? No właśnie. Zaraz będę wrzucał i montował wam poprzedniego vloga, co już pewnie oglądaliście. Tu maska też mam do dezynfekcji. Idę teraz to wszystko przecierać. A tam Mańkę usypia młodą. Uwierzcie mi, że tu wali taką jajochą. Wiecie, jak to dziecko najadło się jajochu i wali. Przyjechał właśnie kurier, przywiózł mi paczkę z Pirohita. Jak widzicie, pirotechnika istnieje. Polecam naprawdę robić sobie powoli zapasy, jeśli chodzi o pirotechnikę. Bo może być w tym roku naprawdę duży problem. Do końca marca wiem, że jest promocja na Mr. Box plus 25% w Mr. Boxach. Ogólnie sklepy robią teraz promocję. Wyzbywam się towaru. No bo na jesieni może być, są dwie opcje, albo towaru zabraknie, albo cena pirotechniki może dość ostro podskoczyć do góry. Są takie dwie, jak to się mówi, wizje. Jedna i druga na 45%, że nie będzie towaru, albo druga, że towar będzie, ale w małej ilości i cena podskoczy po prostu do góry. A 10% to, że wszystko będzie w normie, ale to tylko 10%. Ja tak spekuluję, nie? Tutaj taka paczka z pirotechniką. Michał powiedział, że jeszcze jedną spakuje. Tu jest chyba sama kometa. Powiem wam ogólnie, testowałem kometę. Bardzo fajnie wypada. Unboxing będzie na głównym kanale Mahono Life. A teraz chodźcie, zobaczycie, jak wygląda wreszcie grubego lodówka. Patrzcie, mała, zamknięta, w końcu siedzi i nie ma ucieczki. Dzisiaj na obiadek królewska kaczunia. Zobaczcie. Kaczuszka po królewsku będzie. Jak się pytacie, gdzie jest kaczor, no to tu jest kaczor, no pisze kaczka z jabłkami. Z żurawiną lepsza jest, ale taka też jest dobra. I lodóweczka, no i teraz to jest luksus, ładnie wypchana, nawet pierś kurczaczka na promocji była. No i na czteroosobową rodzinę na tydzień takie zakupy powinny starczyć. Tak, więc na tydzień mam problem z głowy, więc prawdopodobnie następna taka wyprawa do supermarketu będzie w poniedziałek. Nie kupiłem sobie tylko piwa, bo myślałem, żeby sobie kupić kratę piwa, ale siedząc w domu, w zamknięciu, przydałby się trochę ruchu. A mamy taką z brajdakami tradycję, że wieczorkiem bierzemy sobie po butelce, idziemy przez las do sklepu osiedlowego, wymieniamy buteleczkę, bierzemy pełną i wracamy przez las i pijemy. Tak jest. Przez las sobie idziemy do wioski obok i tyk, pik, pik i potem wracamy. Żeby troszeczkę tego ruchu było. Dobra, idę, bo tam dzieciaki już płaczą. Nie wiem, dlaczego ta pielęgnica mi... No, coś jest do mnie tak. No, męczy się, męczy, zaczyna zdychać. Te dwie małe pielęgniczki, high life, żyć nie umierać. Za to zeberka, co jest śmieszne, tutaj, przełączę sobie tylko monitor. Ona musiała mi wodę niedługo wymienić, a to w niedzielę. Widzicie, ona sobie tu wpływa, patrzcie. Ona sobie tutaj wpływa i sobie jaskinię zrobiła. O, i tam ma jajeczka, już z których ogonki wystają i sobie tam pływają. Widzicie, ona tam sobie wpłynie. O, pyk. Bierze sobie żwirek w pyski, wypluwa, a tu sami spływa. Jak czyściłem akwarium, atakował czyścik. Ja mówię, dlaczego on tak atakuje? Patrzę, a tam jajeczka są. Mówię, no to już tam nic nie zrobię teraz. Łapy nie wsadzę, ale udało mi się. Przemeblowała się samica, zrobiła sobie jaskinię i teraz tam mogłem wyczyścić lepiej. Ale i tak będę musiał trochę jeszcze zrobić w porządku, bo jak robiłem, wiecie, przemeblowanko, tą roślinę z tamtej strony na tą roślinę, z tą stronę przesadziłem, to jeszcze widzicie taki osad jest gdzie nie, gdzie tak jak na przykład tam na korzonkach jest trochę takie syfo. A pawiokie to tak. To jest taka mądra ryba, patrzcie, aż pływa z ręką. Aż im chyba dam jeść, bo to taka mądra ryba. Mówię, to jest o. Delikatnie zapukam, znaczy się to młoda karmi,
Ja tu mam taki miksik karmy. Wymieszane jest granuleczki, płatki. O, i. Te pawiokie to łapczywe wcinają jak talala, ale bardzo fajnie. Wdzięczne stworzonka, naprawdę te pawiokie, wdzięczne. A jeszcze wdzięczne są, jak na przykład złapiecie sobie rosówki i rosówki dajecie. Cudniutkie orzeszki, dobra. Lecę tam troszeczkę jeszcze ogarnąć kuchni. Jakieś śniadanie zjeść, bo jest 10, jeszcze śniadanie jadą. Więc później wam coś po prostu dogram. Dzisiaj jakby nie było, jest czwartek. Ten odcinek prawdopodobnie wam wleci albo w piątek, albo w sobotę. Po prostu teraz, jak już mam siedzieć te 14 dni w domu, to muszę znaleźć sobie jakieś zajęcie, żeby tego po prostu no nie zmarnować. Czyli tak, muszę w łazience zrobić porządek, tam z tą fugą muszę poszukać, czy mam fugę. Muszę zrobić porządek w ogródku, tylko czekam, aż troszeczkę się ociepli. Mam trochę drzewa do porąbania. Jest roboty, jest naprawdę roboty, więc te 2 tygodnie przypuszczam, że spędzę dość aktywnie. W dzień trochę w Wiedźmaka gram, wieczorem gram w Wocisza. I tak to leci, tak to bym pojechał sobie postrzelać, ale no ze względu na to, że wolę siedzieć w domu teraz, nie wychodzić nigdzie, żeby nikt się nie męczył. Chociaż tak by fajne fajerwerki komuś odpalać, ludzie co w blokach siedzą, popatrzyliby sobie teraz na fajerwerki, nie, taka atrakcja, siedzisz w domu zamknięty, a ktoś ci tam strzela i wstaje sobie w oknie, patrzy, jak ktoś się strzela. Ja bym tak chciał, ja bym chciał na przykład. Ale zaraz, gdzie pieski się boją? Tak o, te petardy to leżą już prawie tydzień. Już ponad tydzień, tak jadę, męczę i mam nagrać i no nie nagrałem, no i tyle, tak, i muszę tu w ogóle posprzątać, bo czarne meble to jest katorga, wystarczy 2-3 dni i jest zaraz syf, kurz, raz w tygodniu to naprawdę to przecieram i wychodzi, więc pies coś źle. Ładak. Dobra, Maju, mama dziś pojechała? Lop! Nie. Patrz, uciekają. O. Pyk, zaraz. Zaraz rybki dostaną jechochę. Gdzie jest przykrywka od tego? Bo mi uciekną. Nałapałem sobie rosóweczek. Tutaj zajęcie, co można robić w domu. Piach! Kinetyczny, czy jak on tam się bawi, nie? Tylko Karolina nawet na dupie ma ten piach. No bo ten strasznie się przykleja. Tak. To jeszcze jest pewnie niewyrobione. Tak. Więc można się piachem bawić na panelach. Nie polecam na dywanie, bo dywan do wyrzucenia. Teraz stawimy sobie obiadek, samanifik. Otwieramy piec. Wyciągamy te gramoty wszystkie. O. Tu jest nasza gwiazda dzisiejszego wieczora. Kaczor! Kaczor! No, wyciągamy. Tu jest niby napisane, że 60 minut na 1 kg, czyli się zgadza, 60 minut na 1 kg, a że kaczor waży 2 kg, mamy godzinę pierwszą, więc do godziny trzeciej nasza kaczka będzie się drillować w piekarniku. A więc nie będę was zanudzał, wrzucam kaczkę, muszę najpierw ręce umyć, bo w ziemi grzebam po prostu za rosówkami. Więc widzimy się później pewnie, jak kaczka się dopiksi. Uwierzcie mi, że ta młoda, ten mały, tak się tutaj swajdoliła. Że normalnie tu jak się wchodzi, to normalnie aż siny się robi, normalnie fioletowy. Jezu! Teraz jak gruby spędza wieczorki. Oczywiście to nie jest reklama gry. Gram sobie w WOTA. Może ta pozdrowić, chłopy? Pozdrawiam mamę Andrzeja, która mnie ogląda. Bardzo dobra kobita. No i oczywiście wieczorne takie, o wiecie, buteleczka. A tam sobie jeździ gdzieś R2D2. Ale powiem wam, karp strasznie ożył, jak zacząłem mu te rosówki dawać. Kurde, normalnie jak ten karp. Normalnie taki dziki się zrobił jak z Afryki. No, widzimy się jutro rano. A teraz wracam do gry. Zaczyna się dzień kolejny. O, patrzcie. O. No padnę w alkoholizm normalnie. Nie, jedno jest mańki. Kawkę trzeba sobie zrobić. W przyszłym tygodniu Majka mi podsunęła bardzo fajny pomysł. W przyszłym tygodniu nagram wam. O, patrzcie, stare kubeczki. W przyszłym tygodniu nagram wam odcinek, jak wygląda mój cały dzień. Od podstaw, taki od podstawowych czynności. Jakąś mam łóżkę się. Czyli wstaję, kawka, co potem. I jak cały dzień mija. Nagram wam taki odcinek, ze względu na to, że
Bardzo dobra kawa. Nie chodzi mi o markę, tylko chodzi mi, że to ta krema. Bardzo dobra. Kiedyś piłem rozpuszczalną, ale dla tej kremy się przeniosłem. Bo rozpuszczalną taką zwykłą to nie smakuje mi, a ta krema jest bardzo dobra. Nagram wam taki odcineczek, żebyście zobaczyli, jak wygląda moje życie. Wiadomo, teraz wam nagrywam taki odcinek, no bo jest taka wyjątkowa sytuacja. Tutaj jeżdżę jakoś tam na zakupy, tu trzeba się uzbroić. Tutaj będę wanienkę robił, a tutaj dupuję tu podłogę i tu tego, tamtego. Takie zadania specjalne mam. O, ktoś idzie. A w przyszłym tygodniu nagram wam tak, jak rano wstaję, czy kawa. Zatem siadamy na YouTube'a. Sprawdzam komentarze, sprawdzam wyświetlenia, sprawdzam to, sprawdzam tamto, sprawdzam Facebooka. Potem robię śniadanie, potem to. I tak naprawdę dzień taki wolny w tygodniu, tak jak teraz, od dnia, kiedy pracuję, różni tylko tym, że dajmy słowo, jak mam najczęściej druga zmiana, bo pierwsza to zupełnie inny tryb życia. No to wtedy o pierwszej jadę do roboty, wracam o 22 i odpalam live'a i spać. W przeciwieństwie, jak mam dzień wolny, no to podczas tego wolnego ja tylko bardziej siedzę więcej przy komputerze. Tylko tyle, nie? O, Pawełek! I wam coś takiego po prostu nagram, jak to wygląda moje życie. Oczywiście sobota jest zupełnie innym dniem, czy niedziela, ze względu na to, że w sobotę zawsze spotykaliśmy się z ziomkami, jeździliśmy na Dudnień, no, pojechało się, ponapierdzielało swoje wełków. No, dzisiaj to sobie pójdę przed chałupę odpala. No, bo przyszła jeszcze jedna paka, w ogóle jaka akcja. Impost przywiózł mi jedną paczkę, pojechali. Piszę do Michała, ty, jest paczka, zdjęcie zrobiłem, mało, więcej powinno być. No jak, tylko tyle było, mało, ile rozmawiać paczek? No jedną, dwie były, dzwoń do nich. Michał, ale ja nie mam nawet listu przewozowego, ja nie mam nawet numeru do kuriera, gdybym miał chociaż list przewozowy, to po liście przewozowym sprawdzam, gdzie jest, to wtedy do impostu można zadzwonić, to ja nie mam listu, jaki numer nadania, nie? A co oni? Ja. No dobra. Wieczorkiem przyjechał kurier. Mówi, o panie, żeśmy wszystkie paczki wawalili, a tu patrzymy jeszcze jedno za to pańska. No masz pan tę paczkę. Dobra, dał mi tę paczkę. No i dobra, dał mi tę pakę. No i opcja tego typu, że już miałem zmontowany ten unboxing. Mówię, no dobra. To specjalnie dla Michała domontuję tam, to od nowa zmontuję, nie? Ale mówię, Michał, jak pojadę do Piły, laseczka będzie grana. Wczoraj mi przyszły zakupy przez internet. Zakupki przez internet z tego API zamawiałam. Powiem wam, słabo, strasznie. Zamawiałem 13 w piątek. 13 w piątek zamawiałem, a wczoraj był... Dobry ten terminarz jest? Dobry jest. 26. Miało być 20, przyszło 26. Mania się pyta gościa, panie, co tak późno? Miałeś pan być tydzień temu. O, panie, my mamy teraz na maj już zamówienia. A mówię, kto normalny w marcu zamawia już produkty żywnościowe, spożywcze, chemiczne na maj? Coś mi tu nie pasuje kompletnie, nie? A moja bratowa pracuje w API, w biurze i mówi, Potomek, oni tam siedzą, nic nie robią. Jak on dostaje paczkę, to jest dobre. On tutaj, jak on dziennie robi po 3-4 zamówienia, jak on pierdzielony z Konstancina jedzie do Wołomina zawieźć paczuszkę, co jest kurwa 80 km. Zamiast mieć jakiś obszar na przykład do 30 km od sklepu, to on stąd jeździ do Wołomina, co w Wołominie też są sklepy. To jest dla mnie głupota, ale dobra, mniejsza z tym. Najlepsze jest to, co nie wszystko przywieźli. No. Zrobiliśmy zakupy za 200 zł. Nie było połowy produktów, więc wyszły zakupy za 140 zł. Dobra.
No i co? Potem Mańka przyjęła tą paczkę, w domu otwieram, patrzy, patrzy, mówi, ty, nie ma kurczaka, nie ma tego masła, nie ma tego, nie ma tego spożywki takiej z lodówki, nie? Nie ma. No dobra, do kuriera telefonu nie ma, do tego API dodzwonić się to nie idzie. Poszliśmy do bratowej, tam bratowa miała numer do biura, no to zadzwoniliśmy do tego biura. Mańka się jakoś tam po duży, która dodzwoniła i mówi tej kobicie, że no taka i taka sytuacja. Ojej, to zaraz kurierek dowiezie. Jak kurierek było 16, tak do godziny 20 kurierka nie było. Wreszcie bratowa jechała, ta, która tam pracuje, jechała po zakupy, sobie tam zakupy zrobić wieczorkiem, bo ona wychodzi z tego założenia, że wie, bo już przy zaraz zamknięciu sklepu mniej najmniej ludzi będzie. No i pojechała wieczorem i odebrała nam te zakupy. No ale nie polecam, kurwa nie polecam, no w czasach takich, że wiecie, no lepiej siedzieć w domu, mniej styczności z ludźmi mieć, no jeszcze kurde ludzie na takim czymś żerują, no. No słownie. Wala, jak zamawiacie przez internet, ja wiem, że jak najmniej styczności, no bo normalnie to ja bym, panie, stój pan tutaj, ja tu zaraz wszystko sprawdzam, czy się wszystko zgadza, zgadza się, to se pan jeść. A tutaj wiecie, człowiek z jak najmniejszą styczność zbierze te zakupy szybko do domu, a ten dał w długą. I ani ba, ani ma, ani obsraj się. I tyle. Dobra. Kończę tego odcinka, Sawo będzie za długi. W kolejnym odcinku bierzemy się za łazienkę, ogródek i tam takich parę innych rzeczy. Więc trzymajcie się ciepło, a jeszcze raz pozdrawiam mamę Andrzeja, bo mnie ogląda, nawet starsze osoby. Pozdrawiam nawet, nie wiem, czy oglądam już gościu ten kanał, bo wiem, że gówno ogląda. Nie wiem, ale czy ten oglądasz? Gościu z Brudna, co tam mieszka gdzieś na Afrykańskiej, co kaczora widzisz, jak on tam się łajdaczy i wiadra wali po krzakach. No, gościu się chyba rocznik 75, tak? Jak dobrze pana, 75 albo 77. Więc to chyba dziecko nie jest. No, starsze osoby też mnie oglądają. Bardzo miło, cieszę się. Wszystkie osoby starsze pozdrawiam. Młodsze, które się uczą, też pozdrawiam. A tam o, brajdak idzie o puckowali. I do roboty jedzie. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Robię kawę, zaraz ma idę na posiedzenie tronu, Sejmu, czy tam, jak to było, tam gdzie król chodzi piechotą. I tyle, i zaczynamy później kolejny dzień. No i tyle. Pozdrawiam was ciepło. Na razie.